Witam Państwa z toruńskiego studia, zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Anna Moskwa, minister środowiska i klimatu. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani minister, rozpocznę od gorącej informacji. Otóż okazuje się, że Włocławek, które jest w kujawsko-pomorskim miasto, ma możliwość postawienia w swojej okolicy małej elektrowni jądrowej. Taka informacja się pojawiła dzisiaj. Co Pani minister na to? Bardzo się cieszymy, że tych miejsc potencjalnych, bo to grupa Orlen i Orlen Synthos Green Energy teraz pracują nad wyznaczeniem tych lokalizacji, jest coraz więcej i co też cieszy, że te lokalizacje są bardzo zróżnicowane. W różnych częściach Polski, takich jak tutaj, ale też i na Pomorzu, na zachodzie, na wschodzie, te małe technologie jądrowe mogą nam pomóc lokalnie na potrzeby ciepłownictwa, energetyki. Energetyka jądrowa, ta duża, jest ważna, ale ta mała równie ważna, bo jest rozproszona i lokalnie zapewnia bezpieczeństwo, więc trzymamy kciuki za Orlen, za wszystkie spółki, które teraz pracują nad tymi małymi technologiami jądrowymi. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby sprawnie procedować decyzje, które będą u nas i wnioski, które będą do nas składane, bo wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie energetycznym. Ale też wstępnie widać, że samorządy są otwarte na te inicjatywy, bo chociażby już we Włocławku pojawiła się informacja, że samorząd właśnie taką współpracę w kierunku tej inwestycji widzi. Zdecydowanie samorządy po ubiegłym roku widzą coraz bardziej potrzebę zadbania o bezpieczeństwo energetyczne. Pamiętamy takie dyskusje, że samorządy niektóre wzbraniały się przed dystrybucją węgla, mówiąc, że nie mają nic wspólnego z energetyką. Ten rok pokazał, że mają bardzo dużo wspólnego i są odpowiedzialni za to lokalne bezpieczeństwo energetyczne i dobrze, że chcą współpracować i nie boją się też innowacji, bo takie decyzje wymagają oczywiście odwagi, ale tak jak czy w małej energetyce jądrowej, czy w geotermii, każdy, kto taką decyzję podejmuje, potem ma dobre ceny, bezpieczeństwo energetyczne, a to wszystko dla mieszkańców. No właśnie, a propos geotermii, co pokazała konferencja w Toruniu, bo o tym dzisiaj była mowa. W Polsce połowa kraju ma potencjał geotermalny, głównie dla ciepłownictwa, mamy nadzieję, że z czasem też dla energetyki, ale dla rekreacji, turystyki, wody geotermalne coraz częściej w Polsce są wykorzystywane do budowy dużych kompleksów wodnych, basenów. Mamy na razie tych miejsc, gdzie są ciepłownie oparte o geotermię, w 7 miastach. Tych miast, które rozpoczęły odwierty geotermalne, jest 5, kolejnych 15 przygotowuje dokumentację, a w ministerstwie mamy złożonych 50 wniosków na kolejne odwierty, tak żeby móc zbadać ten potencjał geotermii. Geotermia przede wszystkim jest niezależna od zewnętrznych źródeł. Ta woda geotermalna, źródło geotermalne nie zależy od dostawy paliwa, nie zależy od dostawy gazu. Oczywiście czasami wspierająco, czy to gaz, czy biomasa w niewielkiej ilości jest potrzebny. Natomiast nie są to źródła decydujące o bezpieczeństwie. Lokalna społeczność może korzystać z własnych zasobów ziemi, które są praktycznie niewyczerpywalne, biorąc pod uwagę te potrzeby, które mamy. I cieszymy się, że coraz więcej samorządów, w tym Toruń, przystępuje do takich programów. Wszystko z korzyścią dla mieszkańców, mniej emisji, niższe rachunki, no i większe bezpieczeństwo, bo surowiec z zewnątrz dojedzie albo nie, a to ciepło z energii geotermalnej będzie zawsze. Skoro mówimy o energii, to od soboty rusza kolejna, bo 5. edycja programu Mój Prąd, ale będzie to edycja nieco inna. Za każdym razem, kiedy wprowadzamy nową edycję, pytamy odbiorców, co powinniśmy ulepszyć. Więc każdy nowy program Mój Prąd jest lepszy. I ten jest lepszy i wzbogacony o pompy ciepła i kolektory słoneczne. Poza zainstalowaniem fotowoltaiki i tą kwotą 6 tysięcy, czy magazynem energii za 16 tysięcy, czy też systemem zarządzania około 3 tysięcy, można sfinansować sobie pompę ciepła i to każdą pompę ciepła. Woda, powietrze, gruntową, bez względu na to, jaka technologia będzie zastosowana. Oczywiście im bardziej efektywna, tym wyższe wsparcie, nawet do 28 tysięcy, a całość wsparcia to jest ponad 50 tysięcy. Jeżeli ktoś już ma fotowoltaikę, a teraz się decyduje na pompę ciepła i korzystał z Mojego Prądu, może skorzystać drugi raz i wesprzeć się tylko tym finansowaniem na pompę ciepła. Z czego ta innowacja wynika? Przede wszystkim z rozmów z Polakami, ale też z popularności pomp ciepła w czystym powietrzu. Bo w czystym powietrzu zastępujemy węgiel,
bardziej efektywnym źródłem i coraz częściej Polacy wybierają pompy ciepła. Ale też przy moim prądzie coraz częściej dostawaliśmy pytania, dlaczego nie ma tego dofinansowania. Zastanowiliśmy się, że jest to ten moment, gdzie trzeba wykorzystać popularność tej technologii, wyjść naprzeciw oczekiwaniom i dodaliśmy ten nowy komponent, który jestem przekonana, że będzie bardzo dobrze przyjęty. Ostatnia edycja mojego prądu skończyła się w 2 miesiące, więc życzymy sobie, żeby ta edycja również szybko się wyczerpała, a jesteśmy gotowi z kolejnymi środkami. Podsumujmy jeszcze bardzo krótko 5 lat edycji tego programu Mój Prąd, bo otóż okazuje się, że właśnie po tym czasie 1 200 000 000 gospodarstw domowych, które mają na dachu lub w ogródku panele fotowoltaiczne. To tylko jakby ten wąski wycinek właśnie dotyczący paneli. O czym to z kolei świadczy? Świadczy to o tym, że my lubimy mieć własność, niezależność, bo to źródło na naszym dachu jest czymś, czego nam nikt nie odbierze. To jest energia nasza na własne potrzeby, też energia, którą możemy przesłać do sieci w starym czy w nowym systemie. Myślę, że też świadczy o tym, że bierzemy przykład sąsiadów. Jeżeli sąsiad ma zainstalowany, działa, rachunek jest niższy, to tym chętniej kolejny sąsiad zainstaluje fotowoltaikę i te 1 200 000 prosumentów o tym świadczy, ale też jak porównujemy doświadczenia innych państw europejskich, tam, gdzie nie było systemu wsparcia, gdzie nie było ulgi termomodernizacyjnej, gdzie nie było dotacji, tak jak na przykład w Czechach, tam raczkuje ten system, Czesi dopiero tworzą podwalinę pod fotowoltaikę, korzystają również z naszego doświadczenia Mojego Prądu. Tam się fotowoltaika nie rozwinęła. Tam, gdzie jest system wsparcia, wszędzie się fotowoltaika rozwinęła. I tutaj oczywiście zmiany klimatyczne są w jednym z niewielu przypadków na naszą korzyść, bo jest więcej słońca, więcej ciepłych dni, więc więcej produkcji energii. Poprawiam się, 1 200 000, a nie 1 200 000. To jest może perspektywa, która nastąpi, jeśli ten program będzie dalej prowadzony i cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Pani minister, z kolei, jeśli mówimy o tym czystym powietrzu, to mówi pani nie decyzji Rady Unii Europejskiej o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych z silnikami benzynowymi i diesla od 2035 roku. Ale też z drugiej strony Rada ostatecznie już przegłosowała, że taki zakaz będzie obowiązywał. I jak tutaj tę sytuację rozstrzygnąć w kontekście Polski? Zarówno Rada, jak i Parlament poparły tę decyzję. Polska od początku była zdecydowanie przeciwko z wielu powodów. Pierwszy powód to taki, że ten dokument był procedowany w trybie zmian klimatycznych i środowiskowych. Jako uzasadnienie tego 35, tym uzasadnieniem jest klimat i środowisko. Nie ma tam analiz gospodarczych, nie ma analizy poparcia społecznego, nie ma analizy gotowości rynku, analizy infrastruktury ładowania. Jest sztuczny cel 35. Pytamy, dlaczego nie 40, 45, dlaczego ta decyzja teraz? Możemy ją podjąć za kilka lat. Jakie rynek? Państwa europejskie nam odpowiadają, że 35 jest na tyle odległy, że na dzisiaj nie należy się przejmować tą decyzją, tylko przyjąć sobie taki ambitny cel, a potem zobaczymy. No, nie zwykliśmy w ten sposób podejmować poważnych decyzji, bo 35 wbrew pozorom jest szybkim terminem. Jeżeli mówimy o takiej zmianie, która nie jest drobną zmianą, tylko jest rewolucją dla polskich obywateli. My mamy ciągle dominujące auta spalinowe, auta w oparciu o silniki diesla. Oczywiście mamy 60 000 aut, mamy 60 000 elektromobilności, mamy też stacje ładowania, finansujemy to rozbudowę. To się rozwija ten rynek. Tutaj, tak, tylko zgodnie z akceptacją społeczną, z potrzebami, a nie pod wpływem jakiegoś przymusu. I tu myślę, że sztuczność tej decyzji pokazuje to, że w ostatniej chwili Niemcy dopisały e-paliwa jako równoległe paliwa i równoległy system w stosunku do aut elektrycznych, więc albo Europa jest gotowa, tak jak pierwotnie deklarowała, no albo nie jest i potrzebuje jeszcze dodatkowych rozwiązań typu e-paliwa. Włosi próbowali biopaliwa dołączyć. Czyli takie desperackie ruchy pokazywały, że tak naprawdę nie jest to poparte analizami. No Włosi się wstrzymali, między innymi Rumunia i Bułgaria też. Głosy wstrzymania de facto na poziomie Rady to są głosy przeciwko, bo tak są potem traktowane przy tym ostatecznym liczeniu. Wiemy, że w 25 będzie nowa analiza, tym razem analiza społeczna, gospodarcza, analiza dojrzałości rynku. I ewentualnie w 26 rewizja tej decyzji. Ja jestem głęboko przekonana, że kilka prostych danych faktycznych dotyczących
kilometrów czy ilości infrastruktury ładowania, na przykład w Paryżu, który na dzisiaj zostaje w tyle, czy w wielu innych stolicach europejskich, pokaże, że ten 35 jest sztuczną datą. Być może działa mobilizująco na niektóre rynki, czy przyciąga elektromobilność fabryki samochodów elektrycznych do Europy, ale na pewno nie jest poważną datą w stosunku do obywateli, bo jeżeli byśmy zbadali społeczeństwo europejskie, tak jak w Polsce, jestem przekonana, że to poparcie będzie podobne jak w Polsce, a w Polsce tego poparcia na dzisiaj nie ma. Pani minister liczy na weryfikację tej decyzji, ale też patrząc na tę sytuację, która teraz miała miejsce, Niemcy wprowadziły wyjątek i okazuje się, że dozwolone pozostaną samochody benzynowe zasilane ekologicznym paliwem. No, paliwo to jest teraz jeszcze mało dostępne, ale też nie jest tanie. Na ile my jesteśmy gotowi w razie czego na taką sytuację? My jesteśmy dosyć ambitni i tak jak sobie poradziliśmy z autobusami wodorowymi, jesteśmy liderem wodoru w Europie, liderem geotermii, liderem fotowoltaiki. Ja wierzę, że poradzimy sobie i z rozwojem elektromobilności, i z e-paliwami, tylko nie w takim tempie, w jakim to jest narzucane. W takim tempie, w jakim rynek i społeczeństwo będzie akceptować, a na dzisiaj te e-paliwa są drogie, mało powszechne. Nie do końca też wiemy, w jakich typach aut, w tych nowo rozwijanych, będzie można używać tych paliw syntetycznych. Nie było to konsultowane z państwami europejskimi. Niemcy porozumiewały się wyłącznie z Komisją Europejską, próbując budować w ostatniej chwili jakieś koalicje. Więc o ile cała dyskusja o elektromobilności trwała miesiące, to rozwiązanie, wprowadzenie tego rozwiązania trwało 2 tygodnie. W absolutnie nietransparentnej, zamkniętej procedurze. My nazywamy to taka procedura HABEC, procedura niemiecka, gdzie inni są niedopuszczeni, jakieś takie wrzutki w ostatniej chwili. Doświadczamy tego coraz częściej, niestety, co też pokazuje, że nie chodzi tutaj o jakąś dużą transformację Europy, tylko o partykularne interesy poszczególnych państw. Pani minister, jeszcze na koniec zapytam. Sejm w piątek powiedział zdecydowane nie także temu, aby, mówiąc już globalnie, Unia Europejska nie miała prawa decydowania o, w tym przypadku, polskich lasach. I co dalej? W momencie, kiedy liderzy Parlamentu Europejskiego nosili w reklamówkach pieniądze pochodzące z łapówek, po cichutku w tym samym czasie komisje parlamentu zajmowały się pomysłem przeniesienia kompetencji zarządzania lasami z kompetencji krajowych do unijnych. Byli też polscy europarlamentarzyści, pani Kopacz, pan Jarubas, pan Arłukowicz, którzy poparli tą decyzję. Stąd też zaniepokoiliśmy się i taką uchwałę przyjęliśmy w Sejmie, żeby mieć pewność, że nigdy już żaden polski europarlamentarzysta ani żaden organ na żadnym etapie decyzyjnym nie podejmie decyzji i nie poprze tego pomysłu. I to głosowanie jest tą gwarancją? Mam nadzieję, że jest zobowiązaniem moralnym, bo jeżeli polska izba, polski parlament przyjmuje takie zobowiązanie, to jest coś, co wiąże na kolejne lata, ale też trzeba pamiętać, że ta decyzja będzie wymagała jednomyślności wszystkich państw, więc wystarczy polskie weto, które będzie na pewno, mam nadzieję, i będziemy w stanie ten absolutnie szalony, niepotrzebny pomysł zablokować. No tak, bo jeśli wszystkie państwa Unii Europejskiej zgadzają się na zmianę ustawy, to dopiero ona może zmienić się i ulec tej właśnie zmianie. Dokładnie, jestem też przekonana, że nie tylko Polska będzie przeciwko. Każdy, kto ma duże zasoby leśne, nie będzie chciał, żeby ktoś inny zarządzał mu tymi zasobami. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej rozmowie dnia. Przypomnę, Anna Moskwa, minister środowiska i klimatu, była państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję państwu. 18:10, rozmowa dnia. Zapraszam.